Gdy przyjmujemy Komunię Świętą, szafarz ukazuje nam hostię i mówi ciało Chrystusa. Osoba przyjmująca odpowiada amen. Słowo amen, jak wiemy, ma wiele znaczeń. W tym wypadku jest to wyznanie wiary, takie podpisanie się po tym, co przed chwilą zostało powiedziane. Widzę kawałek chleba. Wierzę, że to jest ciało Chrystusa. A więc ktoś im pokazuje chleb, a mówi ciało Chrystusa. Ja wierzę, że to jest ciało Chrystusa. Wiara jest pierwszym warunkiem przystępowania do Komunii Świętej. Można spełniać rozmaite inne warunki, zresztą ważne, oczywiście, że być w stanie łaski uświęcającej, no i tam i także inne warunki jakieś, a jednocześnie mówić o Komunii Świętej, że to jest opłatek. Przyjąłem opłatek. Do przyjęcia opłatka nie potrzebuje się do spowiedzi. Więc to uświadamianie sobie i to właśnie w tym momencie mówię amen, budzę w sobie tę wiarę, którą miałem przy pierwszej Komunii Świętej i którą chcę zachować przez całe życie. Że wiara ma być nie tylko czymś takim z tyłu głowy. Jak mnie ktoś spyta, co ja myślę o Najświętszym Sakramencie, to jakieś definicje będę umiał powiedzieć. Ta wiara ma być taka aktualna w tym momencie. Święty Paweł pisał o tym, że na sąd zasługują ci, niech się boją sądu ci, którzy bez zważania na ciało pańskie je przyjmują. Czyli bez rozróżniania pomiędzy zwykłym chlebem a chlebem eucharystycznym. I to ma być w tym momencie budzona wiara. Apel do szafarzy, żeby dawali czas na odpowiedź. Nie wciskali hostii w usta, zanim ktoś zdąży odpowiedzieć. Nieraz tak jest, że ktoś najpierw przyjmie, później mówi amen, bo jest widocznie przyzwyczajony do tego, że nie ma czasu na odpowiedzenie. Więc jest to naprawdę ułamek sekundy i komunia nam się nie przedłuża. Jak się przedłuża, to ustanowić więcej szafarzy w parafii, by zadbać o taką też godność Komunii Świętej i pełnię znaku, żeby można było powiedzieć amen. No od strony przyjmujących komunię apel o to, żebyśmy tak w sobie ciągle na nowo budzili wiarę. Przy każdej Komunii Świętej, kogo my przyjmujemy i jak on się uniżył, że siebie daje i co tutaj naprawdę się dzieje w tym momencie. Ta krótka formuła, dawniej była dłuższa, ciało Chrystusa niechaj cię strzeże na życie wieczne. Byłoby to świetne ćwiczenie dykcji, gdyby tak trzeba było przy każdym, komu się udziela Komunii Świętej, taką formułę mówić. Ale oczywiście liturgia nie jest od tego, żeby ćwiczyć cokolwiek, więc to jest reforma soborowa, tak skróciła tę formułę. Więc oby nie była zaniedbywana i przeżywana właśnie z prawdziwą wiarą.